Otwieram 59. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest obecnie 17 radnych. Tym samym stwierdzam kworum. Stwierdzam, że Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana skarbnika i wszystkich państwa, w tym media. 59. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Popularnie tą sesję nazywamy tego typu sesję sesją nadzwyczajną. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali panie i panowie radni i przystąpimy do jego realizacji. I jesteśmy w punkcie 2a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 59. Poproszę tutaj przewodniczącą komisji, panią radną Lucję Jędryczka, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Punkt A, dochody, dział 756, rozdział 756-21, zwiększenie o 2 888 418 zł planu dochodów z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowych dochodów za rok 2022 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95, zwiększenie o 2 040 000 zł planu dochodów z tytułu rekompensaty za nośniki ciepła i to jest te nośniki inne niż węgiel. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zwiększenie o 59 483,70 zł planu dochodów z tytułu pozyskania środków na realizację projektu poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 750, rozdział 750-23. Zwiększenie planu wydatków o 15 tysięcy złotych przeznaczonego na pokrycie kosztów energii i ogrzewania budynku Urzędu Miasta oraz 6883 zł i 91 groszy na zakup materiałów w związku ze znacznym wzrostem cen. Tu pan skarbnik nam wyjaśniał, że wzrosły ceny papieru do ksero i innych. Przede wszystkim. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-04, zwiększenie planu wydatków o 50 tysięcy na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 852, rozdział 852-95, zwiększenie planu wydatków o właśnie o te 2 miliony 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat z tych właśnie tytułu tych innych wzrostu cen innych na nośników niż węgiel. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 66 093 zł planu wydatków na realizację projektu poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta. Jak państwo zauważyli, w dochodach było tylko 59, ale to pozostała kwota zostanie wypłacona po zakończeniu wykonania, po rozliczeniu projektu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 855, rozdział 855-04. Zwiększenie o 90 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci z gminy miejskiej Bartoszyce w domu dziecka i w rodzinach zastępczych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Żywieca Zabłocka.
Moje pierwsze pytanie dotyczy tej kwoty na materiały. Skąd ta kwota taka 6883,91? Wygląda tak, jakby to było konkretnie celowane na coś. No bo to tak z groszami? No, wiedziałam, że będzie takie pytanie. Ta kwota jest taka, żeby mi po prostu łatwiej kredyty było rozpisać po prostu i tyle. No mogłem zrobić 7, no 6,5, no po prostu, żeby mi było łatwiej. To taka techniczna. Dobrze, dziękuję. I jeszcze mam pytanie, na czym będzie polegała ta poprawa dostępności? Bo tutaj z uzasadnienia niestety ani jednego słowa nie ma, na czym to będzie polegało. Jest dużo na temat tego, że poprawi, to poprawi, poprawi, ale w jaki sposób? Sekretarzu, panie poprawie. Momencie, tu może następne jakieś pytania. Rozumiem więcej. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński, proszę. Ja też do tego punktu poprawa dostępności. Czy w tym projekcie uwzględniony będzie parking dla niepełnosprawnych? Dziękuję. Jeżeli ja mogę, to już na, nie wiem, kilka sesji poprzednich pan skarbnik wyjaśniał o tym, co będzie w tym projekcie uwzględnione. Jak sobie dobrze przypominam, to oznakowanie schodów, przejść, tam kolorowe taśmy, ale pan skarbnik, nie skarbnik, tylko sekretarz, przepraszam. Czyli windy, czyli windy. Przepraszam, czyli windy nie będzie, nie ma w tym windy, tak? Proszę pani Wioletto. Dzień dobry, szanowni państwo. W ramach dostępnego samorządu, tego grantu, który otrzymaliśmy, będziemy dostosowywać urząd pod względem dostępności komunikacyjnej i informacyjnej. Czyli będziemy tak, oklejać schody, będziemy robić tablice informacyjne, będzie pętla indukcyjna, będą domofony, tak żeby poprawić tą dostępność taką dla osób niedowidzących, słabowidzących, jak już wejdą do urzędu. Nie dotykamy konstrukcji, bo nie mamy na to dokumentacji, jak również nie mieliśmy na to środków, bo to są małe granty do 100 tysięcy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no drugi się zgłaszałem, zostałem poproszony do wypowiedzenia się szósty. Także ja ponawiam tą prośbę, że państwo w prezydium jesteście dosyć obszerną grupą i żeby zorganizować prezydium. Na komisji budżetowej złożyłem wniosek, czy przypomniałem propozycję, żeby jeżeli 2 700 000 w bilansie dochodów i wydatków zafunkcjonowało tym razem, to żeby jednak tą wiatę na przystanku dla busów z siedziskiem wykonać już tu i teraz, nie w przyszłym roku, bo ja mam wrażenie, że ja dostałem odpowiedź na interpretację pana burmistrza, że przewiduje się w przyszłym roku, a ludzie, jednak ważniejsze jest i zdrowie, i różnych ludzi z różnymi tam ruchowymi sprawami i tak dalej, nie mogą już stać, nie mogą czekać, a tym bardziej zaczyna się zima, zaczynają się wichury, zaczyna się słota i tak dalej, także czy jest to możliwe, bo pieniądze są, tak, i żeby te 25 tysięcy przeznaczyć jednak na tą wiatę z siedziskiem i to wykonać już tu i teraz, w sensie w ciągu kilku dni czy kilku tygodni. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, co prawda wkraczamy w system spraw różnych, bo nie dotyczy to bezpośrednio dzisiejszego tematu sesji, ale ze względu na to, że dawno nie miałem okazji z panem radnym porozmawiać przy pomocy i w trakcie transmisji, to odpowiem bardzo króciutko. Po pierwsze, to tych pieniędzy nie mamy, bo deficyt budżetowy zamykamy 5 297 000, nawet przy tej kwocie 2 milionów, to jesteśmy tego świadomi. Natomiast ważniejsze dla pana będzie nie akurat to,
tylko to, że po pierwsze wiata tam istnieje. Ona nie ma wspaniałych warunków, ale istnieje. Jest to biała wiata, w której można się schować przed wiatrem, deszczem. A nie wszyscy zauważają, że taka istnieje. Ważniejszy jest temat, że dzisiaj rozmawialiśmy jednym z przewoźników, a tak naprawdę przewoźnikiem, który zajmuje się komunikacją miejską. Jesteśmy po wizji lokalnej. I tam pewna część budynku dworca była planowana pod kasy i również przez te kasy można było przejść do poczekalni. I jeżeli wszystko będzie zgodnie z tym, co w tym momencie po tych rozmowach i jeżeli przedsiębiorca się zgodzi, to w pewnych godzinach nasilonego szczytu odjazdów różnych komunikacyjnych, nie tylko związanych z komunikacją miejską, bo wiadomo, że to nie tego dotyczy, ale związanych z wyjazdami różnych przewoźników z terenu miasta Bartoszyce albo przez teren miasta Bartoszyce, zatrzymujących się bezpośrednio na dworcu. A w tych tak zwanych godzinach szczytu, pół godziny przed odjazdami, nie powiem czy przed wszystkimi, bo nie jestem w stanie jeszcze w tym momencie ustalić, jak to wyjdzie godzinowo, ta poczekalnia będzie czynna, stole to również dla niepełnosprawnych i z możliwością również zakupu biletów tego akurat przewoźnika, jeżeli chodzi o tematy biletów miesięcznych. To jest, myślę, że dobry temat i może zaspokoi też roszczenia mieszkańców, o logiczne roszczenie mieszkańców, jeżeli chodzi o schronienie, ciepły kąt i skorzystanie z toalet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co prawda odbiegliśmy od tematu, jak słusznie pan zauważył, no ale to tak temat ważny. Także czy ktoś z państwa jeszcze chciałby założyć stricte na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2034. Projekt oznaczony numerem 2/59. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 59. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Ale proszę państwa, mam taką prośbę.